Jedziemy na piknik jakiś z jedzeniem. Rodzice ze znajomymi się spotykają. Ja jadę z Olą. Rodzice jadą motorem. My jedziemy samochodem. I zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać. Jakaś amerykańska impreza, więc zobaczymy. Proszę bardzo. Dobra. Pojechaliśmy tą drogą. Ale nie mieliśmy dużo minut. Niedaleko. Nie na skrzyżowaniu. Tak. Ale teraz my prowadzimy z nami. Tak, Andrzej chyba nie miał nawigacji. No. Tak. Widzimy się na miejscu. Widzimy się na miejscu. W sumie 7 minut drogi. Tak, już 7 minut. A pisało. Fruitville, ale grów. Nie zwracałam uwagi, wiesz, miałam lokalizację podaną. Pojechałam tak. Ja mówię, ma na mapie, to sumę. Ja kiedyś, kochani, tu byłam z dziećmi w przedszkolu. I tutaj są zwierzątka, Oliwka, możesz sobie pogłaskać. Kózkę. Kózkę pogłaskać. Zobacz. Czyż? O, jak fajnie. O, zobaczcie, kurki sobie chodzą. Oliwka, zdjęcie. Zrób, Ola, Ola, idźcie. No, idźcie. I Andy. No, musi nam pani zrobić zdjęcie teraz. W domu na wsi jesteśmy. Zobaczcie, jak fajnie. Kurki, kureczki na zewnątrz. No nie, zobacz. Śmierdzi jak kupa. Róbcie sobie. Zobacz, jaka. A ta mała się wystraszyła, uciekała. Taki odpust. No, tak, bo to jest taki odpust. Bata, zobacz, twoje ulubione. Chcesz? No. No to dawaj. Mów, zamawiaj. Ola, chcesz? Nie. Na pewno? Tak. A to tylko takie jest w folii. A ja lubię. A ty lubiłaś zawsze, jak pan tak robił, nakręcał, obijam, pamiętasz? No, obijam. No. Tak. Thank you so much. Thank you. No nie? No troszeczkę taki podobny vibe. No ale to fajnie, no to są. Ja pamiętaj, ja też lubię. Ja się tak odwalam niepotrzebnie. Potrzebnie, Oliwie, zawsze jest. Na odpuście, ale na odpuście ja można się odwalić. No, nawet tak. Nawet żeby się. Nawet żeby się świeciło. No i to są te food truck, zobaczcie, macie hamburgery, donacy. Od razu idziemy do polskiego food trucka. Polski, authentic Polish food. No na wprost. Dobra też. Brody takie. Słodka. Gdzie jest Mario? Zobaczcie, tam ci ludzie z tyłu czekają na polskie jedzenie. A co tutaj mamy? Sznycel? I teraz zobaczcie. Bo też tak. Kiełbasa, gulasz, kabicz, chicken, kotlet, bigos nawet jest, zobaczcie, gołąbki, pierogi. O, Amisza, ja tutaj Amisze są. Mamy, to idziemy się powyginać. Grają Hannę Montanę. Tak, no. Widzisz? Bo to jest odpust. Patrzymy może, co mają do jedzenia. Popatrzymy na te futragi. Idź, Oliwka. O to tu chodzi, nie? Tak? Idziemy, możemy iść na trampolina. Możecie. Ciemny pokaz. Przywiosłować? To próbowałem Maria Bigosu, bym kiedyś dał. Czekaj, co on to daje do tego? Czerwone wino. O, no właśnie, dobry. To jest trochę inny, no. Ojej, ale dobry. Ale dobrze, dał zmiany, tak. No, no. Ojej. Taki gorzkawy, powiem ci, że dobry. No, naprawdę. I takie. Sorry, no. Dziewczyny mówią, że chcą tańczyć. Nie, no ja chyba nie. Za mało jestem odważna. No coś ty, to ja cię wezmę za rękę.
Trzeba przyłamywać. Idziemy tańczyć? Gdzie by ludzie tańczyli, to bym poszło. Tak sama ustać na środku. Ale nie sama, z nami. Z nami. Teraz idę tańczyć. No nie mam jak tego w nos, Ola. A, to jest ta piosenka. Oliwka by mogła w nos. Przełożyć. Masz dziurki. Bo trochę cieńsza. O, tańczą, zobaczcie. To jest ta fajna, ten układ fajny. O, Oliwka, znasz to? Dobra, no. To idziemy, dawajcie. A to się nauczymy od ludzi. No to jest, to się mówi, co robi. Tak? Kto ci mówi? No i to jest ten... Idziemy? Nie. Nie, dzięki. No, dzięki. Piotr na pewno pójdzie. Znając życie. No właśnie, to jest to, co mówię. Ja bym miał alkohol we krwi, to bym znał wtedy układ, a nie znam. Okej, kochani, znalazłam taką osobę na schodach i mówimy jej, żeby poszła na słońce. Że na mnie krzyczy. Krystian krzyczy, ja krzyczę. Jest niedziela. To taki mały room tour wam pokażę, bo chcieliście zobaczyć, czym Oliwia się interesuje. To Ember mi kupiła. Także taka sytuacja. Rozpunka. Rozpunka jest. Tu jest jakiś, nie wiem, to będzie taki mały room tour, ale bardzo mały, bo to nie wszystko. O, February. A skąd masz? Musisz mnie zmienić. A skąd masz ten? Ember mi kupiła. Czyli lubi przyrodę, no. Nie, to jest bobros. No ja wiem, ale on maluje przyrodę. Tak. Let's make some nice little clouds that just flow around and have fun all day. Mhm. Proszę bardzo. Tutaj mamy takie view. Lustereczko, powiedz przecie. Taki obraz Oliwia mi pozwala pokazać, no, bo innych nie. Zdjęcia. Ember też mi wydrukowała. A to kto to jest? To ja. To ty? No. A ty jak to zrobiłaś? Ja zadrukowałam. Boże. To na rechinę? To jest drut na rechinę. Czyli zamiast żyłki? Nie, tylko na dole. A, na dole. Przechaczy no tak, żeby on nie przegryzł. Ale taki duży to jak te rechiny. Nie, no. To jest mały. Ale to jest room tour. Nie, kochani, to jest niesprawiedliwe. Dalej, ciąg dalszy. No. Proszę bardzo. Dziewczyny. Gdzie to było? A, to było chyba w Colorado. No nie świetnie. No. Wow. A to? Takie czapeczki. To u mamy Ember w pracy. To u Lauren była w domu. A te? No i te tutaj ma takie rzeczy. Tam jeszcze zamaskowane dziewczyny też. Mhm. To w Tampie, w airport. Aha. No i tam ma jeszcze zdjęcia, okay. Cały zestaw. To chyba z urodzin. A z urodzin? Mhm. Cake. A no właśnie, bo nie widzieliśmy. Później mamy obraz. Ale to z ostatnich, 17? No tak. Mamy samochód. O, a skąd masz taki samochód? Ember mi kupiła. Naprawdę? A? Co ona ci tak ciągle kupuje? No bo to na... Zabawki. To na walentynki sobie kupiłaś. Aha. A ty jej coś kupiłaś na walentynki? Mhm. A co jej kupiłaś? Tutaj kupiłam lalkę Rapunzel. Później kupiłam świeczkę. Ten? Później kupiłam. A kiedy to zrobiłaś? Cukierki. No bo nie byłyśmy u niej, bo poszłyśmy razem do Targetu i... Tutaj Oliwka ma lusterko, tu ma widok na sąsiadów. Podgląda nieraz i tu jest szafa, to wiecie, tu jest to. Wszystko jeszcze wiecie, kochani. Tego... A tu Krystian, zobaczcie, room tour Krystiana. Krystian robi teraz z małych rybek, przerzucił się na rekiny. Proszę jeszcze bardzo. Jeszcze nie, ale... No, przerzuca się, tak? Tak. Wczoraj 17 godzin pracował? Nie, 16. 16 godzin? 17. Prawie. Tutaj mają swój świat też. O, i kwiatka mają nawet. Ola kupiła sobie, widzę. Idziemy teraz z Oliwką na słoneczko. Powiedziałam Oliwce, żeby wyszła z pokoju. Ja tutaj zaczynam robić różne ciekawostki związane z YouTube'em. Miejsce, jakie mam. Tak. To jest takie nietypowe. Wszystko pasuje do siebie. A to mogę pokazać, czy nie? Możesz. O, mogę pokazać. Nie wiem, dlaczego to powiesiłaś? No, a co miałam z tym zrobić? No dałaś mi to. No bo chciałam ci pokazać, ale później zapomniałam zabrać. A, musiałabyś to dać w obraz.
No szrymsy, zobaczcie. No ja też nie za bardzo, ale tutaj chińskie. A może spróbujesz? Może będzie dobre? Nie, no one mnie obrzydzają. Ty? No. Ale naprawdę ładnie pachnie. Ola lubi tutaj robić w kuchni bardzo często. Tutaj mielone czekają na mojego męża. Mój mąż będzie robił mielone. Lodówce, kochani, lodówce. Ola przyszła do swojego gotowania i ona bardzo... Pachnie, Ola. Tak, Oliwka mówi, że ładnie pachnie, ale mówi, że nie chce. Jeszcze lepiej smakuje, wiesz. O, proszę bardzo. Zobaczcie, jaka kuchareczka. Ola kuchareczka. Wszystkie. Ona bardzo lubi gotować i gotuje w tygodniu. Czasami. Nie. Ja bardziej lubię jeść. Ale gotować, no to też. No też. No. Bolą. Tak? No mamy automatyczne, ale przedłużacz potrzebny jest. A był przedłużacz? No może być, tylko tyle. Bo chcemy pokazać wam tylko. No jeszcze idzie. Taki daszek. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda teraz. Także pomalutku, pomalutku rozwijamy się. Hej! Hej! Polizałeś już! Mam gorąco. Masz! On liże ją i popycha. Mhm. Oliwka idzie na odrabianie lekcji. Ja idę zrobić wam vloga na drugi kanał. Poczuć flow o konikach. I co, następny tydzień i później Oliwka ma vacation. To już jestem bardzo zmęczona. Tak. Nie chce mi się bardzo. Ojej. Ale jeszcze mam, pani nam z matematyki zrobiła test w piątek, w ostatni dzień. Cały czas mamy, ona cały czas nam robi albo kartkówki, albo testy. Ojej. Czekaj. Możesz zaprosić koleżanki, tu możecie posiedzieć. Mi się wydaje, że tylko tydzień czasu. No. 13 do i 22 wracamy. Były shrimpsy, a teraz są mielone. Oliwka już się nauczyła wszystkiego. Wow, co za kreatywność. Yep. Sprawdzamy, czy smaczne. Polskie schabowe, kochani, tak trzymać na Florydzie. Jem moje ulubione jedzenie, kochani, to kocham najbardziej. Nie trzeba gotować, to po pierwsze, ale po drugie jest super świeże, bo robione jest od razu. Nie jadłam jeszcze lepszego sushi niż w Publixie, chociaż może są, no ale to mi smakuje. No i Krystian z Olą szykują się na ryby, na plażę. Andrzej tutaj działał, zobaczcie, zrobił nam ładnie karnisze i stwierdziliśmy, że ma być wysoko, że ma być po prostu akcja, ma być obszernie i jest obszernie. Tak trochę lepiej wygląda, tak stwierdziliśmy. Mój mąż teraz będzie miał wolne, ile? Tydzień czasu, tak? To może coś zrobić. To może coś zrobić. Zobaczcie, to tak długo, to nawet w tamtym domu nie było zaczepione, ale może Andrzej to czuł, że my się przeprowadzimy. Wiedział, że tego nie żeby tego nie robić. Tak, to są moje zioła. To są moje zioła z jeszcze poprzedniego domu. Także tak, pokażę wam jeszcze tutaj co nowego. A, mamy lodóweczkę. Andrzej się bawi nią ciągle. Hello. Z rana. Znaczy filtr świeży założony, kostki można używać. A jak to nie było tak, że się przyciskały, to się otwierało? Jest fajna, bo nie trzeba otwierać. No tak, są dwa. Macie tylko do napoi, nie trzeba cały drzwi otwierać. A tamta była taka brzydka, słuchajcie, już takiej nienawidziliśmy, stara. Albo można z drugiej strony. Oliwki ulubione rzeczy. Ona lubi brownie z Publixa. Lubi chipsy. A, no i lubisz te chicken popcorn. Fried chicken popcorn. No to masz tutaj. Andrzej, też jak chcesz, to się częstuj. Gdzie? Ja bardzo lubię, właśnie lubię jeść guacamole, ale nie wiem, właśnie jeszcze nie dobrałam sobie krakersów. Ja zobaczę te. Ja lubię jeść kalamala. No i Oliwka zamówiła strawberry, to mama kupiła jej organiczne. No bo jak, żeby inaczej. Muszą być. To było na zniżce. Kup jedno, dostaniesz drugie za darmo. No i zobaczcie, pokażę wam jeszcze, kochani, co ja zrobiłam. A, no właśnie, wy nie widzieliście jeszcze. Zobaczcie, to jest mój ogródek z miętą. To jest lawenda. Tu jest szczepioreczek. To jeszcze z poprzedniego domu wszystko mam.
Tutaj znowu tak samo. Tu jest rozmaryn. To jest wszystko z mojego starego domu. Przetrwało. Także super. Idziemy dalej, kochani. Tutaj wczoraj myłam jeszcze do wieczora te wszystkie rzeczy. To jest Krystiana i Oli. Tutaj są hibiskusy wsadzone, żeby był taki płotek po prostu zasłaniający to brzydkie. No i jeszcze są tam moje rzeczy. Zobaczcie, wczoraj działałam w ogródeczku i właśnie proszę Andrzeja, żeby podlewał trawę, bo o, zobaczcie, ile tutaj śmieci zostało. To jeszcze muszę też przesadzić. No, tutaj zostawiłam to. Tu mamy swoje kajaczki. No i wszystko jest zrobione, kochani, tutaj, jeśli chodzi o agrowłókninę. Tylko, że trzeba jeszcze zdmuchnąć, bo widzę, że liście spadają z sąsiadów drzewa. I wsadziłam aloes. Aloes mi gnił albo i sech w doniczce. I tu muszę oczywiście dołożyć kamieni, bo działałam, pracowałam i czyściłam je. Te kwiatki, pamiętacie, z poprzedniego domu tak samo są i przetrwały, są razem z nami, już pączki puszczają, także będzie ładnie, kolorowo. Kamienie są wyczyszczone, karszerem czyściłam mocno, nie wiem, czy tędy przejdziemy, także muszę dokupić jeszcze kamieni, dokupię jakieś ładne, białe, no znaczy też muszą być w tym samym kolorze. Tutaj jeszcze specjalnie to zostawiłam, bo jak dorzucę kamieni, to po prostu się to zniknie. No i tak, tutaj zobaczcie, to też poszło do ziemi, aloes jeden, aloes drugi i tutaj będą trawę. Zamierzam tutaj trawę taką ładną zasadzić i tutaj mamy jaszczurkę i tutaj mamy też, jak to się nazywa? Hibiskus, tylko ten jest żółty i ten był za oknem Oliwii. On pięknie kwitł, ale one ogólnie troszeczkę zbladły i zrobiły się troszeczkę gorsze, jak były w doniczkach. Ja też nie podlewałam, nie dbałam o nie. A w ziemi zawsze kwiaty lepiej rosną. Teraz chodźmy, zobaczmy, kochani. Wczoraj tak się męczyłam, słuchajcie. Pierwszy raz od jakiegoś czasu spracowałam w ogródku, więc mi było bardzo ciężko. Zobaczcie, to jest oliwka, ona już puszcza. Wszystko jest posadzone, już nie ma tych doniczek tam właśnie na tarasie. No i zobaczcie, tam przesunęłam, poczyściłam ten oczywiście taras, poczyściłam troszeczkę okna, poczyściłam to wszystko. No i też jeszcze tutaj, zobaczcie, palmy wsadziłam. Moje drzewa, pamiętacie to drzewo, miałam w doniczce, to miałam w doniczce, to miałam w doniczce. I tutaj trochę tak zasłonię się, bo tam jest taka brzydka maszyna, która mi się bardzo nie podoba. Zadaszenie, żeby był cień, żeby było przyjemnie posiedzieć. No, ale już tak trochę po ludzku się zaczyna robić, tak po naszemu. I jeszcze palmy gdzieś tutaj właśnie, żeby były jednak, bo palmy są przyjemne. Przyjemnie się na nie patrzy, no tak jak to, zobaczcie, to też jest ładne, to ładnie wygląda. No, ale ocalałe. No i tu oliwka je, chiksy. Chiksony z tatą. A tam Jurek podróżuje sam. Tam po świecie. Któregoś razu wracał wieczorem, też załatwił się i wpadł do basenu. I tylko słyszałam takie chlup, bul, bul, bul. Ale tam pod... musiałeś skoczyć, żeby wyłowić. No, ale tam podest jest, weszłam na ten podest i go wzięłam na rękę. Gorąco, co? Gorąco dzisiaj. Zobaczmy, kochani. Bo Oliwka mówi, chce jechać z Krystianem na plażę. No i pokaż, zobaczymy, czy się zmieszczą. A gdzie one się zmieszczą? A, no zmieszczą się, no pewnie. No młode są dziewczyny. Tak. Klimę macie, to dacie radę. Chyba nawet się nie pisałam. Czekaj. Ale jedziesz na plażę, hello. Boso przez świat. Ola, zobaczcie, jaka gwiazda dzisiaj. Boże, jaka plażowiczka. To siemanko, bawcie się dobrze wszyscy. No i pojechali, kochani. No i my teraz z Andrzejem imprezkę rozkręcamy i z Juniorkiem. Co nie, Junior? Teraz będziemy imprezować. A tak szczerze, kochani, będę pracować, ale w dobrych warunkach, przyjemnych, chociaż gorąco, ale przyjemnych.